dniu 22 maja 2018 roku odbył się trzeci gminny konkurs pięknego czytania Dzieci Ojczyzny, zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Ochotnicy Dolnej na upamiętnienie stulecia odzyskania niepodległości. Wzięli udział uczniowie szkół z naszej gminy w trzech kategoriach wiekowych. Pierwsza kategoria szkoła podstawowa klasa 1-3, druga kategoria szkoła podstawowa klasa 4-6 oraz trzecia kategoria klasy 7 oraz gimnazja. Po eliminacjach szkolnych wyłoniono kandydatów na mistrza pięknego czytania. Szkoła podstawowa imienia księdza Jana Twardowskiego w Tylmanowej, Emilia Tworek, Oliwia Pierzchała, Wiktor Zbozień, Paulina Janczura. Szkoła podstawowa imienia księdza profesora Józefa Tischnera, Dorota Mikołajczyk, Natalia Groń, Amelia Luberda, Karolina Puchomirska, Agnieszka Bandyk, Sara Chryczyk. Szkoła podstawowa imienia majora Henryka Sucharskiego, Zuzanna Gierczyk, Maksymilian Michałczak, Piotr Hebda, Urszula Mikołajczyk, Marta Mikołajczyk, Kamila Maurer. Szkoła podstawowa imienia Marii Konopnickiej, Patrycja Czajka, Julia Smreczek, Aleksandra Jagieła, Katarzyna Kapłaniak, Martyna Sikora, Magdalena Plewa. Niepubliczna szkoła podstawowa w Ochotnicy Dolnej Młynne, Adam Jagieła, Artur Zasadni, Martyna Chryczyk, Maria Jagieła, Anna Brzeźna, Jakub Chrobak. Szkoła podstawowa imienia Jana Pawła II, Maria Chlipała, Antoni Tarchała, Kinga Rabciak, Magdalena Giemzik, Kinga Jasiurkowska, Aleksandra Tylecka. Komisja w składzie Maria Franczyk, przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, Maria Bednarczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Nowym Targu, Stanisława Gal, emerytowana nauczycielka języka polskiego, Renata Chryc, bibliotekarka z Nowej Białej, przesłuchała 34 uczestników. Uczestnicy konkursu zaprezentowali fragmenty z wylosowanych książek o treści patriotycznej. Ocenie podlegała dykcja, interpretacja tekstu, płynność, intonacja, emocjonalne podejście do czytalnego tekstu, uzdolnienia aktorskie. Komisja wyłoniła laureatów. Kategoria pierwsza, klasy 1-3, szkoła podstawowa. Mistrz czytania Dorota Mikołajczyk. Wyróżnienia Natalia Groń, Maksymilian Michałczak, Emilia Tworek. Kategoria druga, klasy 4-6, mistrz czytania Amelia Luberda. Wyróżnienia Kinga Rabciak, Magdalena Giemzik. Kategoria trzecia, klasy 7 oraz gimnazja, mistrz czytania Katarzyna Kapłaniak. Wyróżnienia Marta Mikołajczyk, Kamila Maurer. Nagrody wręczył wójt gminy pan Stanisław Jurkowski, podkreślając znaczenie książki w życiu młodych ludzi i wartościach płynących z czytania. W dzisiejszej rzeczywistości internetu, telewizji i innych środków przekazu książka oczywiście pozornie odchodzi na drugi plan. To naprawdę każdy, kto poważnie myśli o nauce, o zdobywaniu wiedzy, to książkę musi mieć przed oczyma niemalże każdego dnia.